Witam serdecznie, drogie strzelce, na czytaniu tygodniowym. Czekajcie, z papieroski sprzątnę. Ja to jestem, ja zawsze coś tam. Zawsze coś tam, tak? Lecimy. Co dla naszych strzelców? Strzelce, strzelczyków, strzelców na ten tydzień. Karty przygotowały na ten deszczowy tydzień, kurczę. Na deszczowy tydzień. Lecimy. A no, mamy tutaj strzelczyki i powiem tak, w pracy uwaga. W pracy uwaga. Dlaczego uwaga? Coś z przeszłości się może odezwać. Jakiś urząd, jakaś instytucja, coś tutaj odnośnie pracy. Powiem tak, wróci stary temat. Główna energetyka, słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, to tutaj macie, moi drodzy, najbardziej mi się zapisuje praca. Bo jest tak, będziecie spisywać nowy los, być może nie dostaniecie jakiejś podwyżki, być może tutaj jest odejście z pracy, ale urzędowe, co niesie te urzędowe? Macie po prostu tak jakby, wiecie, część strzelcy wie, że czegoś nie wygrało, czegoś nie przeszło, tutaj wraca jakiś temat z przeszłości i trzeba go przemienić, ale poprzez tą stratę wchodzicie później w asa kielichów, moi drodzy, w dwójeczkę mieczy i wchodzicie tak jakby w czwórkę denarów, czyli wchodzicie w energetykę będę miał, będę miała, tak, czyli nie poddajecie się, moi drodzy, ale uważamy, w pracy uważamy, żeby tak jakby, żeby nie wrócił jakiś temat z przeszłości, bo tu coś zostaje odgrzebane. Tutaj ktoś naprawdę próbuje na Państwa parola zarzucić tak jakby, żeby coś zniszczyć, żeby tak jakby coś Państwu udaremnić, tak? I tutaj chodzi w szczególności o pracę. Tu jest coś oszukanego, tutaj ktoś będzie próbował Państwa oszukać. Może chodzić o umowy, o spisywanie czegoś. Uważajcie, w szczególności jeżeli jest to osoba urzędowa, tak? Jeżeli pracujecie na urzędach, bo tu są jakieś aneksy, czytajcie zanim podpiszecie, bo tu jest diabeł, królowa mieczy i tu jest ta wieża i dziesiątka mieczy, czyli tak jakby jest coś, czego nie można załatwić, tak, czyli jeżeli macie iść o jakąś podwyżkę, czy macie iść o jakiś, czy idziecie o przedłużenie umowy, to może nie w tym tygodniu, jeżeli możecie się jeszcze wstrzymać, to po prostu zostawcie ten tydzień. Dlaczego? Dlatego, że nie sprzyja to, kochani, absolutnie temu, żeby gdzieś tam się piąć do góry, tak, jest to tydzień, ale wprawdzie jest tak, jeżeli podpisujecie jakieś kredyty, jeżeli podpisujecie odwrotnie jakieś kredyty, to tutaj jest koniec jakiegoś problemu. Tu jest jakiś koniec problemu, to się dobrze zakończy. Natomiast macie zwracać uwagę na swoją pracę. Tutaj jest, jeżeli chodzi o tworzenie czegoś, tu jest ktoś, coś Państwu obiecał, tutaj jest wejście w jakąś diabelską, dosłownie, coś bardzo szybko, wejście w coś bardzo szybkiego może skutkować wielkim problemem. Wejście, drodzy Państwo, bo to jest tak jakby coś, co się powtarza z przeszłości, tak? Czyli gdzieś tam komuś zaufaliście, bo to jest szybka akcja, to jest szybka akcja i reakcja i tak jak, ale jest to coś powtarzalnego z przeszłości, być może sprzed 18 lat lub 12 lat. Spójrzcie na to, zajrzyjcie tam głęboko w siebie, w to swoją przeszłość i spójrzcie, dlatego że tutaj jest, mamy wieżę i dziesiątkę mieczy. Jest to coś, czego później już nie załatwicie, coś, co przepadnie lub coś, co z przeszłości ma odejść całkowicie, tak, odnośnie pracy, bo tutaj zdecydowanie chodzi o pracę. Ogólnie cały tydzień nie jest zły, bo to jest tak, spisuję swój los na nowo, czegoś nie zauważałem, nie zauważałam, czyli dopiero mi się oczy otwierają, jak to się mówi, to bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o tworzenie jakiegoś związku, to ja bym powiedziała, że osoba świeżo poznana, która wejdzie w tym tygodniu w Państwa życie, uważajcie na nią, bo jest to osoba toksyczna, może przynieść sporo problemów i tak jakby jest to ktoś, jest to partner, być może zalążek partnera, partnerki, która tak jakby, tak jak z przeszłości wasi poprzedni, wasi eksowie, tak? Czyli zwróćcie na to uwagę, bo jest to taka zapowiedź takiejż osóbki. Co pokonacie? Pokonacie jakiś problem, tak? Odejdziecie od jakiegoś problemu. Ja muszę tu jeszcze nastawić, drogie strzelce, bo mi się tu coś nie podoba. Macie zaczekać z jakąś decyzją,
z jakąś decyzją jeszcze ten tydzień, tak? Bo tu się pokazuje, że tu należy zaczekać na instytucje, żeby to instytucje gdzieś tam się wyraziły w czymś. Praca, dziewiątka denarów, chodzi o wielkie pieniądze, ale jak to się zakończy, powiem tak, drodzy Państwo, jeszcze będzie jakaś droga odnośnie pracy. Ja tutaj cały czas na to patrzę. Dlaczego? Dlatego, że tu są bardzo ciężkie karty i jeszcze z góry jest, słuchajcie, diabeł i tam jest ten rycerz denarów, czyli tutaj jest, tu mi się to nie podoba, chodzi o wielkie pieniądze, żebyście nie zostali w pracy oszukani albo wmanewrowani w jakiś myk, który dotyczy wielkich pieniędzy i żeby nie na Was spoczywała jakaś odpowiedzialność. Zwróćcie na to uwagę, moi drodzy, ponieważ tak jakby ktoś będzie próbował Was na coś nałożyć, na jakąś minę, na jakąś bombę. Zwróćcie na to uwagę. Zakończy się, drodzy Państwo, to z korzyścią dla Państwa, ale dopiero z czasem, bo tutaj są jakieś urzędy, tutaj mogą być wręcz jakieś komisje, nie wiem o co chodzi, zwróćcie na to, moi drodzy, uwagę. Tydzień oscyluje, rada na ten tydzień, najlepiej dla Was na ten tydzień, wstrzymajcie się z jakąś decyzją, tak, z jakąś decyzją życiową, decyzją urzędową, decyzją zdrowotną, decyzją, tak jakby, jeżeli decyzja zdrowotna, to idźcie po poradę do innego lekarza jeszcze, tak, bo tu jest tak jakby coś miażdżącego, coś, co tak jakby przybija Państwo do podłogi, jak to się mówi, a wcale to tak nie wygląda. Natomiast są rzeczy, które mają odejść w tym tygodniu. Być może zła praca, gdzie byliście źle postrzegani, macie z niej odejść, tak? Jednocześnie ma się to posypać, macie zachować zdrowy rozsądek, bo tutaj jest pokazane, że Wy wchodzicie w energię tej królowej mieczy i jednocześnie być może to Wy macie coś zakończyć definitywnie, odejść od czegoś, co naprawdę sprawiało Wam wielki kłopot, wielki ból, gdzie czuliście się bardzo źle, ale idziecie. Ogólnie energetyka nie jest zła, bo Wy bardzo ładnie z tego wybrniecie, wyjdziecie, pójdziecie po coś nowego. Jeżeli chodzi o tą pracę, ona mi się tu najbardziej rzuca, to tak jakby nie brońcie się, tylko w odpowiednim momencie, w sprzyjającej chwili, mówcie sensownie to, co macie do powiedzenia, tak, bo tu się pokazuje, że czekacie z decyzją, oczekujecie na jakiś werdykt, oczekujecie na coś, jeżeli sądy mogą się w tym tygodniu, tak jakby sądy, instytucje mogą tutaj do Państwa być nastawione na nie, mogą z czegoś zrezygnować, natomiast tak jakby ja bym powiedziała, że poczekajcie, bo to się wszystko zrotuje i to wyjdzie Państwu naprawdę na dobre, bo pokazuje się, że dla Państwa cała ta sytuacja z tego tygodnia, co by to nie było związane z pracą czy tutaj z sądami, z urzędami, zakończy się dla Państwa światem, tak? Wy tutaj sobie bardzo ładnie z tym poradzicie. Mało tego, macie nowy pomysł, nową ideę, nowy pomysł na siebie, tak? Tak jakby w życiu, więc może czasami warto coś, by, jak to się mówi, żeby pierdyknęło, odeszło w niepamięć, coś, co stare, coś, co burzyło, coś, co nie dawało zadowolenia, może marunąć. I tak może się zdarzyć, słuchajcie, do środy po południu, że coś runie, coś pierdyknie. Tutaj pójdziecie po coś nowego. Mało tego, może być też tak, że tak jakby jeżeli chodzi o pracę, bo ona mi się najbardziej tutaj zarysowywuje, nie zarysowywują mi się związki, jedynie jakiś toksyk, który może wejść w Państwa życie, który może zmielić, przemielić Was bardzo mocno, więc nie wchodźcie w tą relację, bo ona będzie bardzo pociągająca, ona wręcz aż może Was pochłonąć, ta osoba, ale ta osoba nie jest kimś, kto będzie dla Państwa dobrą osóbką na przyszłość, tak mówią karty, co Państwo zrobicie, oczywiście zależy od Was. Jeżeli chodzi o stałe związki, moi drodzy, to tutaj mamy też jakieś przechery, tu jest jakieś kończenie, tutaj jest tworzenie czegoś, to jest dopatrywanie się, szukanie winnych, tu jest tak jakby wzajemne oskarżanie się o coś, tak? Natomiast karty mówią, zaczekaj ze swoim osądem, zaczekaj, zachowaj zimną twarz, tak? Zachowaj, jak to się mówi, zimną krew i bądź tak jakby bardzo systematyczny, systematyczna, tak? W tym, co mówisz. Jeżeli mówisz, to wszystko to, co jest potwierdzone, wszystko to, co ci się, wszystko to, co ci się nie podoba, tak? A nie tak jakby oscylujesz w mydle i powidle, bo tutaj jest zmącenie, czyli macie nielichego, jak to się mówi, partnera, partnerkę, bo pokazuje się, że naprawdę ciężko będzie tak jakby wydobyć niektórym strzelcom, może być wydobyć to, co chcą wyłuszczyć, to, co, o co chcą zawalczyć w danym związku. Natomiast też może być tak, że coś tutaj
u Państwa runie, ale runie być może stary stereotyp, taki stary stereotyp Waszego związku, tak? Powiem tak, coś, co definitywnie odchodzi, nie oznacza rozejścia, aczkolwiek może, tak, ale wcale nie musi oznaczać rozejścia, odejścia, bo mamy kartę tworzenia, tak, czyli buduje coś na nowo. Pamiętajcie, ta karta jest ostatnią kartą, to jest i świat, tak, czyli coś stworzę na nowo, czyli na tych gruzach, właśnie na tym, co ma się wydarzyć, i nie ma tutaj jakiejś takiej wielkiego płaczu, wielkiego żalu, bo wy to widzicie, wy to wiecie już, że tutaj coś nie funkcjonuje i coś trzeba zbudować na nowo, to tworzycie coś. To jest nowa współpraca, nowa praca, nowa umowa, nowi ludzie, nowi partnerzy, nowi znajomi i jednocześnie zakończenie czegoś starego i wejście w coś nowego, czyli to są bardzo, bardzo dobre energie. Jeżeli chodzi o zdrówko, może być tutaj jakaś diagnoza druzgocąca, że faktycznie jest potwierdzenie czegoś, że tu się dzieje. Tutaj są jakieś zapalenia, zakażenia, nadkażenia mogą być, natomiast tak jakby znajdzie to bardzo dobry finał, więc nie bójcie się, drodzy Państwo. Jest to tydzień taki, wydaje mi się, że troszeczkę czyszczący jednocześnie. Będzie tutaj wielka chryja odnośnie pieniędzy, odnośnie spraw zawodowo-bytowych, ale myślę, że sobie bardzo ładnie, drogi strzelce, z tym poradzicie, bo kończycie bardzo dobrymi kartami, czyli po prostu pewne sytuacje musimy przejść w życiu, tak? To nie ma tak, że wszystko jest usłane różami, tylko coś trzeba przejść, coś trzeba zakończyć, ale u Was jest to takie definitywne zamknięcie czegoś, odsunięcia kogoś, czegoś ze swojego życia, zamknięcie, tak, albo niewpuszczenie odwrotnie, jeżeli są to nowe relacje, to tak jakby przyjrzyjcie się im z tego względu, że mogą oscylować, tak jakby oscylować na granicy tych związków, które mieliście i które nie były satysfakcjonujące wcześniej, także tak to widzę, ale drogie strzelce, poczekajcie, mamy jeszcze tak lub nie i zobaczymy, czy będzie tak lub nie, tak, w jakim czasie się spełni, nie, kiedy będzie zneutralizowany i dlaczego tak się zadziało. Lecimy. Mamy tutaj tak, pokazało się tak, no i w jakim czasie, czyli odpowiedź jest na tak, wasze tak lub nie. I lecimy. To sobie zatrzymacie, dobrze, bo ja tak szybko wzięłam. I już macie, powiem tak, to już jest ten czas na to, żeby się spełniło, ale od Was, drodzy Państwo, zależy, bo pokazuje się, że Wy czekacie na spisanie nowego losu, bronicie się strasznie mocno i tu się pokazuje, że faktycznie czekacie na coś, co runie i dopiero spiszecie swój los. Już jest na to czas, na to, żeby spisać coś na nowo, żeby było spełnione marzenie, tak? Ona macie zielone światełko, drogie strzelce. Dziękuję ślicznie, lecimy koziorożce. Lecimy koziorożce. To dla naszych koziorożców. Co dla naszych koziorożców na ten tydzień? Karty przygotowały. Na kolejny tydzień, tak? Bo jeszcze mamy niedzielę, więc na kolejny tydzień. Co też karty przygotowały. Lecimy. Sąd ostateczny. Trójka kielichów, gwiazda, no koziorożce, mak, o ja pierdziu, jakie karty. Normalnie na miotła i latać, albo na odkurzacz. Sprawiedliwość, bardzo fajne, sprawy urzędowo-bytowe, pozytywnie dla Was, nawet jak są jeszcze zawieszone, przepiękna energetyka, drogie koziorożce, możecie tutaj w czymś zadziałać. W zdrówku czegoś nie dostrzegacie, macie zwrócić uwagę na zdrowie. Koziorożce, jest tutaj wasza karta, wasze działanie. Tutaj tak jakby, ja bym powiedziała, że koziorożec odnajduje się w nowej pracy, w nowej idei, w nowym sposobie zarobkowania, w nowym podejściu do czegoś. Mało tego, koziorożec jest gotowy na, tak jakby na jakąś sprawiedliwość życiową. I tutaj ktoś tu coś zawiesza koziorożcowi, próbuje mu coś popsocić, natomiast Wy się tutaj przepięknie budujecie, moi drodzy. Tutaj jest wiele szans, wiele możliwości. Tutaj jest ogrom, ja bym powiedziała, ogrom możliwości odnośnie pracy, odnośnie budowania się, tworzenia czegoś, wejścia w coś, w spółki, w romanse, w związki. Zielone światełko, kochani, macie sąd ostateczny, trójkę kielichów, gwiazdę, maga, królową denarów, wisielca,
sprawiedliwość cesarzową, siódemkę kielichów, diabełka, wchodzicie w energię diabła. Ja myślę, że ten tydzień was do czegoś napędzi bardzo, bardzo mocno, ale jednocześnie pozytywnie, bo to jest tak jakby coś, co zawiesiło się dawno, coś, co, o czym zapomnieliście. W tym tygodniu może się, jak to się mówi, przypomnieć, ziścić, tutaj przychodzą, coś, jakaś sprawiedliwość zadziała, być może ktoś odda pieniążki, być może odezwie się ta osoba sama z siebie i to jest jakaś szansa, to jest jakieś świętowanie, to jest jakaś impreza, to jest jakaś wielka radość, spełnienie małego, dużego życzenia, drogie koziorożce, ale tu jest dotyk anioła, tutaj jest tak jakby polepszenie stanu zdrowia odnośnie kręgosłupa, tak, nóg kręgosłupa, być może krążenia, tak, takiej typowej krążeniówki. Macie cały tydzień zielone światło na szansę i tworzenie swojego losu. Nie, inaczej tu państwu nie powiem, bo tu możemy każdą historię życiową podłożyć pod to, drogie koziorożce, korzystajcie, tydzień należy do was. Myślę, że nie powinno być tutaj rzucanych kłód pod nogi, tylko odwrotnie, tutaj są jakieś szanse, czyli jak macie załatwić jakieś sprawy w urzędzie, sprawy sądowe, no to myślę, że przepłyną, że w miarę płynnie uda wam się to załatwić, spełnicie jakieś swoje małe, duże życzenie, coś, co było odkładane, coś, czego nie, tak jakby, bo to jest świętowanie, to jest jakaś impreza wręcz z tego tytułu, tutaj może się ktoś odezwać, tutaj możecie wejść w jakiś romans, w jakąś znajomość, w nową znajomość, dla samotnych poznanie, tak, albo odezwie się ktoś z przeszłości, ktoś, na kogo bardzo długo czekacie, tak, i tutaj jest kontynuacja waszej znajomości, może być to waga, może być to wodnik, może być to rybka jednocześnie, ale może być też skorpion, tak, skorpion lub byk, moi drodzy, więc no, zielone światełko w tym. No, nie mam państwu co czytać, macie ogrom szans, wykorzystajcie ten tydzień, bo to jest naprawdę przepiękny tydzień, macie dotyk Midasa, dotyk anioła, jak to się mówi, sądy, urzędy są za wami, tylko że macie zadziałać, bo karta podpowiada, że siedzicie za szkłem, tak, za tą czwórką kielichów. Ta czwórka kielichów jest piękną kartą, tylko dla tych, którzy chcą wykorzystać, którzy nie siedzą, nie czekają na karty, że karty przyniosą wam rozwiązania, tylko ruszają po te rozwiązania. Skoro dostaliście dobrą energię, to ruszcie tą energię, idźcie po to. Jeżeli jest coś zaległego, bo tu są sprawy jakieś spadkowe, urzędowe, jakieś tam sprawy, na które czekacie do tej pory, czekacie, one stoją w miejscu, to pokazuje się, że idź koziorożcu i tą sprawę ruszysz, bo nadasz jej nowe tchnienie, nowy bieg i tutaj ten tydzień naprawdę działa dla państwa bardzo, bardzo pozytywnie, nawet tak bym powiedziała, od środy do samej niedzieli jest naprawdę przepięknie, a chociaż i tutaj się od poniedziałku same szanse, wyzdrowienie, tworzenie czegoś, nowe sytuacje, nowe zdarzenia, mało tego, nowe propozycje pracy, tak, możecie dostać propozycje pracy, czy nowe oferty pracy, zobaczycie, czy usłyszycie o pracy, czy ktoś będzie was chciał wziąć do pracy, ale tutaj stawiacie na siebie, czujecie się naprawdę bardzo dobrze w swojej skórze, tak, tutaj koziorożec bardzo fajnie, bo tutaj rządzicie, kochani, rządzicie. Szansa na poznanie kogoś przez cały tydzień, kogoś, gdzie oczarujecie go do granic możliwości. Jeżeli chodzi o związki, tutaj jest tak jakby dobry los, tutaj sprawy urzędowe wam sprzyjają, tutaj coś kupicie, zrobicie, zdziałacie, to jest jakieś spełnienie, być może prezent od partnera, partnerki, tak, ale jednocześnie pod koniec tygodnia poczujecie ten wiatr w żagle, bo tu się pokazuje, że jestem zadowolony, zadowolona ze swojego życia, tak, czyli nie jest źle, mało tego, aż idziecie w swoją energetykę, nie, w swoją energetykę, bo macie tutaj tego diabełka, reprezentujecie tą kartę, ale wchodzicie, czujecie już dotyk tego diabła, że tutaj można działać, ale on tu jest bardzo pozytywny, moi drodzy, i tu wiele, wiele szans i możliwości. To jest zalążek w tym tygodniu, tak, albo wręcz bym powiedziała, że tutaj jest definitywnie pozytywne zakończenie wielu, wielu spraw, które były uciążliwe, które były zawieszone, moi drodzy. Także tak to widzę. No i jakieś spełnienie marzenia. To jest wielka radość, świętowanie czegoś, ja bym powiedziała, i to w środku tygodnia tu jest jakieś świętowanie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrówko, to pokazuje mi się, że tutaj coś wychodzi, tak? Coś wychodzi, coś wraca z przeszłości. Mogą być zawroty głowy, może być problem z hormonami, może być cukier, tak, jednocześnie, bo tutaj jest, tu jest ta woda, ale jest też problem, na pewno jest problem z równowagą jakiś i jest problem z oczami i z hormonami, więc na to zwracamy w tym tygodniu uwagę, drogie koziorożce, jeszcze się nie rozchodzimy, moi drodzy.
Jeszcze momencik, zobaczymy. Taka nowa wróżba, no tak lub nie. Mam taką monetę, tak, tak lub nie, lub nie. Od Chińczyczków, ale fajna. I lecimy, tak lub nie, niech zadziała los, tak? Mamy jest, czyli odpowiedź jest na tak. Jeszcze przetasuję w jakim czasie, w jakim terminie, czy z jakąś przeszkodą, czy bez przeszkody. Zaraz zobaczymy, tak lub nie. O, już nawet nie kładę. Macie szóstkę buław. Jak najbardziej. Tak, 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 tak. Do sześciu, do sześciu. Szóstka będzie miała znaczenie 6 dni, 6 tygodni, 6 miesięcy, ale szóstka jako znak będzie miała też bardzo duże znaczenie. Dziękuję ślicznie, koziorożce kochane. Lecimy wodniki. Lecimy nasze wodniki. Co dla naszych wodników karty przygotowały na ten tydzień? Zobaczmy. A przy wodnikach mi wyskoczyły karciochy. Zaraz zobaczymy, cóż to za karty mi wyskoczyły. Tworzenie, szóstka, szóstka kielichów. Biorę tylko dwie, nie biorę nigdy trzech, więc polecimy sobie, zobaczymy. Lecimy. Trójka buław, szóstka kielichów, czwórka kielichów. Rycerz denarów, czegoś nie zauważałeś, nie zauważyłaś, dwójeczka buław, giermek denarów, szóstka mieczy, od czegoś odchodzisz, wodniku, idziesz po coś nowego, tu już masz sprecyzowane swoje cele i bardzo dobrze, bo będzie ci towarzyszył dobry nastrój, mało tego, to co postanowisz w tym tygodniu, to, co postanowisz w tym tygodniu, drogi wodniku, to małym nakładem pracy, małym nakładem pieniędzy uda ci się zrealizować, bo tu się pokazuje, że odchodzisz od czegoś. Wodnik nie ma satysfakcji w pracy, nie ma satysfakcji z pracy, to jest tak jakby czeka na coś, od czegoś musi odejść, tak jakby musi pewne, tak jakbyście mieli, drodzy Państwo, ograniczone marzenia, tak, ograniczoną drogę do marzeń, a tu się pokazuje, że macie zielone światełko do tych marzeń, bo to jest tak jakby przechodzę, ale przechodzę ze starego stanu. Nie podoba mi się stary stan. Ja chcę coś nowego, ja potrzebuję czegoś nowego, czegoś, co jest dla ludzi, tak? Czegoś, co jest dla ludzi, bo tutaj są pokazani ludzie. To jest tak jakby ja chcę jakiejś przyszłości, ale związanej z przeszłością, jakiegoś ładu, jakiejś harmonii. Tu jest spisywanie swojego losu jednocześnie. Być może będziecie chcieli zrezygnować ze starej pracy albo sposobu pracy, tak? Bo to jest tak jakby odchodzę od jakiegoś sposobu starego, sprawdzonego, ale nudnego sposobu, spisuję swój los, idę po coś nowego. Tak, drogi wodniku, to co będziesz robił, robiła nowego, przyniesie ci dobrą współpracę, dobre pieniążki i jest to naprawdę dobry czas nawet na to. Mało tego, masz tutaj idealnie, bym wręcz powiedziała, dlatego, że małym nakładem, bo to jest twoja mądrość życiowa, czyli małym nakładem uda ci się stworzyć coś nowego. Z tego tytułu będziesz tą królową mieczy, tak, jednocześnie wejdziesz w tą energetykę, bo to jest tak jakby spisuje swój los, podejmuje decyzję, koniec z przeszłością, tak, ja idę po tworzenie, mam trzy karty tworzenia, a jednocześnie tak jakby zakończam, odchodzę od jakiejś przeszłości, przynajmniej tak to widzicie, że odchodzę od jakiejś przeszłości, zostawiam, przeszłość już nie istnieje, ona nie daje mi radości, czy jest to w pracy, czy jest to w domu, czy jest to w związkach, podejmujecie jakąś decyzję, nie jesteście tutaj z czymś zobligowani, już odchodzicie od tego i idziecie po tworzenie, mało tego, jest wielka radość, bo coś wolno, ale bardzo stabilnie się tworzy i będzie to na lata, drogie wodniki, mało tego, jest to z lekkością, z przyzwoleniem otoczenia, z przyzwoleniem ludzi, z przyzwoleniem otoczenia, wchodzicie w energetykę kogoś, kogo się słucha, kogoś, kto wydaje tak jakby wyroki, kogoś, kto jest osobą na urzędzie, tak, ale jest osobą decyzyjną, bardzo fajne, podoba mi się te karty, podobają mi się, bo zmieniacie swój los, rotujecie swój los, ale w
bardzo bezpieczny sposób, tak jakby jednocześnie zostawiając to, co Was męczy, tak? Czyli macie bardzo dobry tydzień, moje drogie wodniki, bo jest tak, jest implikacja, czyli spisuję, podpisuję jakąś umowę, nową umowę, tworzę coś nowego, tak, idę po coś nowego, stwarzam z kimś, z czymś, z instytucją, czy tak jakby podpisuję nowa praca, być może odchodzę z jednej, idę do drugiej, ale jednocześnie buduje się pomalutku. To, co mnie nie satysfakcjonuje, odchodzi, to ja od tego odchodzę. Ale jednocześnie zabieram mądrość z przeszłości. To też jest bardzo, to jest przepiękna karta, bo mam trójkę buław, szóstkę kielichów i trójkę denarów i ta szóstka jakby mieczy pod spodem jest, czyli w bardzo bezpieczny sposób odchodzicie. To nie jest tak, że kogoś krzywdzicie, nie jest to skrzywdą dla kogoś, tylko tak jakby z wielkim plusem dla Was, tak, jest to, tworzę swój autorytet, tworzę swoje życie, tworzę tak jakby idę do przodu, działam do przodu, ale bez krzywdy dla nikogo, mało tego, z akceptacją otoczenia, czyli przełożonych, być może macie nowy projekt, być może wchodzicie w coś nowego, tak jakby jest już to przetransformowane, bardzo bezpieczny tydzień, tak bym powiedziała, możecie coś tworzyć, możecie podpisywać, możecie coś kupować, możecie coś sprzedawać, możecie kogoś poznać, możecie komuś dać szansę, tak, bo tu się pokazuje, że dla samotnych jest tutaj tak jakby, być może ktoś z przeszłości się odzywa, ale mówicie dziękuję, bo tu się pokazuje, że ja dziękuję już bardzo, ja tworzę coś nowego, tak, tutaj może być waga, tu może być bliźniak, tutaj może być panna, aczkolwiek z panno, to tutaj bym bardziej powiedziała, że biznesowo możecie tutaj coś tworzyć, natomiast jeżeli chodzi o korelacje, to niekoniecznie tutaj takie relacje emocjonalne, ale może być, słuchajcie, rak lub może być skorpion, tak więc na to zwróćcie, kochani, uwagę. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj coś starego musi odejść, tak? Tutaj coś starego odchodzi, jakieś stare postępowanie. Tu są nowe umowy małżeńskie, tak? Czyli tak jakby w związkach coś, czy w związkach ogólnie, nie musi być to małżeństwo, ale długoletnie związki, tak jakby stawiacie na coś, bo chodzi o pieniążki, tu chodzi o budżet, być może coś wspólnie macie zrobić, albo podejmujecie decyzję za waszych partnerów, tak jednocześnie, bo nie mogliście się razem dogadać i tutaj jest tak jakby jedno musi podjąć decyzję i to jesteście wy, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku. Małym nakładem, chcę powiedzieć, uda Wam się stworzyć coś pięknego, wejdziecie w równowagę, wasa denarów, wciąg jakiegoś zadowolenia, moje drogie wodniki, czyli być może poprzedni tydzień był Państwu do czegoś potrzebny, ten czyszczący, tak, bo z tego co pamiętam, to tylko Wy mieliście taki ciężki horoskop, ale tutaj jest przepiękne odejście, tu jest takie przejście, tak jakby to, co z takim wielkim zrozumieniem jednocześnie, społecznym zrozumieniem, nie umiem tego inaczej opisać, ale to jest tak jakby zostawiam systematycznie, to jest tak jakby systematycznie zostawiam coś, co nie służy, coś, co już nie przynosi tak jakby rezultatu, zamieniam na coś nowego, ale z wielką mądrością, którą otrzymałem, idę do przodu, tak buduję to swoją przyszłość, to są maleńkie schodeczki, ale te schodeczki są bardzo trwałe, one są bardzo stabilne i tutaj idziecie naprawdę po dobry pieniądz, taki zbetonowany, bo to jest giermek denarów, rycerz denarów, wchodzicie w asa denarów i trójkę denarów, więc moi drodzy, to są przepiękne karty, karty stabilizacji. Jeżeli chodzi o samotnych, to ja bym powiedziała, że no macie tutaj szansę poznania kogoś jak najbardziej, już mówiłam tutaj, ktoś, jakieś eksy się mogą odzywać, ale to już o tym mówiłam, to już nie będę się cofała dalej. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj jedna strona ciała się odzywa, szczególnie u tych aktywnych uważamy, może być to stopa, może być to kolano, biodro albo ramię, tak, czyli na to zwracamy uwagę, oczy i hormony w tym tygodniu mogą u Państwa w jakiś sposób nie domagać, więc zwracamy na to, kochani, uwagę, dziękuję bardzo, wodniki, macie przepiękne karty. Karty macie przepiękne, bo one są stonowane z tego względu, że z wielką mądrością coś zastawiacie. Tutaj nie ma nachybcika, tutaj nie ma ognia, tutaj jest taka wielka stabilność, tu jest ziemia, tu jest to powietrze, ale ono nie jest takie tnące, ono jest tak jakby takim
Dosłownie, tak jak liść, jak to się mówi, na wietrze zwiewa. To, co jest niepotrzebne, odchodzi. To, co piękne i takie pozytywne dla Państwa, jeszcze mi się sąd ostateczny, czyli kolejne szanse życiowe, dopiero się pokazują. Drogie wodniczki, poczekajcie. Mam od Chińczyczków monetę, kupiłam tak lub nie, więc powróżymy, zobaczymy na tak lub nie, czy będzie pytanie, Wy sobie zadajcie. Zatrzymacie sobie najwyżej. Tak lub nie, dobrze? I zaraz odpowiemy. Wychodzi tak, super. I jeszcze zobaczymy, czy już, czy w jakim terminie te tak tutaj u Państwa wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Myślę, że już jest szansa. Powiem tak. To, o co zapytaliście, może przynieść wielką miłość, wielką radość, osadzenie się w miłości, ale jednocześnie olbrzymie pieniądze, bo mamy sąd ostateczny, dziewiątkę denarów i tu jest wielka duchowość jednocześnie i mamy księżyc, czyli macie teraz dobry czas na to, żeby to, co pomyślicie, żeby się szybko zmaterializowało, tylko oczywiście myślimy, zanim poprosimy o coś, to trzeba się dobrze zastanowić, ale tak, zielone światełko na już tu i teraz, na spełnienie. Pozdrawiam wodniki serdecznie, dziękuję ślicznie, zapraszam rybę na czytanie na kolejny tydzień. Zobaczmy ryby, co dla Was, rybki, zobaczmy. Zobaczmy, co też dla Was, kochani. Kartę przygotowała dla Was. Giermek, miecz, dwójka buław, kochankowie, cesarz, dwójka denarów, trójka buław, giermek denarów. No fajne karty. Tu jest tworzenie, propozycja współpracy, szanse. Nowe szanse w pracy, podpisywanie nowych umów, zakończanie czegoś, pójście po coś nowego. I wejście w energetykę lodu, tak? W energetykę lodu, czyli takiej bardzo, bardzo takiej stabilnej, bardzo takiej mocnej energetyki mężczyzny czy kobiety, tak? Ale bardzo mocnej. Przepiękne macie karty, drogie rybki. Ja bym powiedziała, że dobry czas na to, żeby pomyśleć o nowej pracy, o nowym sposobie zarobkowania, o nowej działalności, bym wręcz powiedziała. Tutaj będziecie, czegoś się jeszcze boicie, ale macie się nie zastanawiać. W tym tygodniu jest tworzenie, podejmowanie decyzji. Jeżeli się odnośnie pracy i odnośnie przedsięwzięć życiowych, w tym tygodniu macie zielone światełko, drogie ryby, ponieważ małym nakładem, karta małych, dużych cudów, tak, tutaj występuje. Tu jest szybka decyzja, bo już żeście obserwowali jakieś tematy i tu jest tak jakby pójście o krok dalej. Wielka decyzja, nie zwalenie na kogoś tej decyzji, że słuchaj, stary czy stara, mamy, masz to podjąć, tą decyzję, albo mamy to zrobić, tylko działać jak ten cesarz, tak? Albo ktoś za Was podejmie decyzję, ale jest to decyzja, która będzie dla Was wielką, wielką szansą, kochani, więc to, co dostaniecie, jakieś propozycje, czy to, co myślicie, Wasze myśli, tak jakby, Wasze myśli, Wasze niezdecydowanie, powinno w tym tygodniu znaleźć ujście, bo ono się kończy spisaniem swojego losu. To są, kochani, Wasze karty, giermek denarów i sąd ostateczny, czyli to są przepiękne karty. Ja je czytam jako wielkie szanse, jako wielkie dary. Mało tego, za plecami macie koło fortuny, przed sobą macie tak jakby przez cały tydzień królową kielichów, czyli Wasza energia, dobra energia, szybka energia. Tutaj jest tak jakby, ale ciepła, piękna energia, jesteście zauważalni, działacie w swojej energetyce i podnosicie się przede wszystkim, wiele ryb podnosi się energetycznie i zdrowotnie też, chociaż tutaj no, mogą być oczy, może być żołądek, woreczek żółciowy lub trzustka, tak na to zwracamy uwagę. Kochani, dla samotnych powiem tak, wielkie szanse w pracy. Czy odchodzicie, czy zaczynacie pracę, czy jakiś nowy kierunek, czy, ale tutaj jesteście na wygranej pozycji, macie zielone światełko, naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o pracę. Kochani moi, jeżeli jesteście samotni,
samotnie, ktoś Was obserwuje tutaj, może się ujawnić w tym tygodniu. Mało tego, będziecie bardzo widoczni, jak to się mówi, będziecie na świeczniku, emanujecie swoją przepiękną energią i tutaj ktoś Was może dostrzec, tak? Czyli możecie stworzyć bardzo fajną znajomość, tu jest zalążek fajnej znajomości, stworzenie, powiem tak, ktoś poznany w tym tygodniu może się okazać partnerem długoletnim, tak, na długie lata, szanse na stworzenie czegoś naprawdę bardzo stabilnego, pięknego, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj jest jakaś transformacja, podnoszenie się po czymś, szybka decyzja. Jest tutaj ktoś tu kogoś obserwuje, ktoś tu się komuś przygląda, ale bardziej bym powiedziała, że to jest jakieś pogodzenie, dokonanie wspólnych wyborów, kupno, sprzedaż, stworzenie czegoś, być może jakiejś działalności, wspólnej działalności jednocześnie, ale tak jakby będziecie mieli siłę przebicia, czyli jeżeli partner będzie na coś niezdecydowany, to ja myślę, że Wy to szpileczkę dobijecie, jak to się mówi, w tą deskę do końca i tutaj przeforsujecie razem wspólnie jakiś projekt, tu jest kupno, sprzedaż, tu jest podpisanie czegoś, wzięcie czegoś jednocześnie, być może na raty, ale tak jakby jest to bardzo dobra decyzja u Państwa i to Wy będziecie tak jakby decydentem, nie Wasz partner, ale tak jakby nie widzę tu nic złego, nie widzę kłótni, nie widzę awantur, tu jest wręcz bym powiedziała, że to jest pogodzenie, stworzenie, pogodzenie przeciwieństw, tak, w szczególności jeżeli macie strzelca, jeżeli macie Panna albo bliźniaka, kochani, albo tutaj nawet byczka, tak, no to tutaj jest takie jakby pogodzenie jakimś małym nakładem karta cudu, że coś, co mnie przepróbowaliście przeforsować wcześniej, nie udało się, to tutaj jak najbardziej tak. Problem możecie mieć tak jakby, macie sfochowaną wagę, jeżeli jesteście z wagą, to tutaj będzie tak jakby, tu jest jakiś problem, tu jest jakiś odwieczny jakiś problem, ja bym powiedziała, ale powiem tak, użyjecie swojej kobiecości i też kobiecości, czy tej swojej męskiej, męskiego magnetyzmu i coś się Państwu bardzo ładnie uda zdziałać. Powiem tak, nie dajcie się, kochani, wtrącać komuś, jakiejś osobie starszej, bo tu się pokazuje, że to, co zbudujecie w tym tygodniu w partnerstwach czy w pracy, tak jakby może nie mówcie o swoim małym sukcesie, o tym, co tworzycie, co chcecie tworzyć, bo jest jakaś starsza osoba, która będzie chciała to zepsuć, będzie próbowała to przeforsować, może mieć złe oko, jak to się mówi, więc to, co dojrzeje w tym tygodniu, to, co się Państwu uda, to, po jakie szanse pójdziecie, a macie zielone światełko, tak jakby zostawcie w tajemnicy. Sukces i miłość lubi, słuchajcie, ciszę i spokój, więc niech to sobie tak żyje i sobie dojrzewa i sobie tak płynie. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi kochani, to już Wam powiedziałam, tutaj mamy oczy, tutaj mamy żołądek, górną drogę, tak, przewodu pokarmowego, zwracamy na to, kochani, zdecydowanie uwagę. Drogi rybeczki, chcę powiedzieć, że tydzień należy do Was, coś się uda, coś się zadzieje, coś stworzycie, być może nowego. Te pomysły, do których wydawało Wam się, że nie dojrzałyście, nie dojrzeliście, macie koło fortuny, zielone światełko i małym nakładem pracy uda Wam się stworzyć. Tak, już jesteście na to gotowi, działajcie, idźcie po to, bo to jest Wasz czas. Lecimy jeszcze tak lub nie, kupiłam od Chińczyczków monetę tak lub nie, fajna, ciężka, oczyściłam ją, współgra ze mną idealnie, słuchajcie, i lecimy, zobaczymy, tak lub nie. Okazuje się, że on, bo jest, że jest niby na nie, ale jest na on, czyli jest coś włączonego, czyli że może się tak jakby, może się przełożyć te nasze nie. Zobaczymy, kiedy i dlaczego na przykład jest to nie, bo siła, bo nie mieliście do tej pory siły, bo do tej pory Wam się czegoś nie chciało i za 4 dni, za 4 tygodnie coś się zmieni, coś drgnie tutaj i pokazuje mi się, że idziecie, obronicie swoje stanowisko odnośnie pracy, odnośnie czegoś nowego, odnośnie osoby, odnośnie jakiegoś projektu. 4 dni, czwórka będzie miała znaczenie, może być członem jako 1-4, 2-4-4 i tak dalej, ale będzie miała wielkie znaczenie. Natomiast tak jakby, powiem tak, ruszy się i zmieni się, tak? Z tego nie może się stać na tak, natomiast czegoś do tej pory nie zauważaliście,
coś nie było Wam potrzebne lub nie mieliście siły tego przeforsować. Czwórka będzie miała znaczenie 4 dni, 4 tygodnie, 4 miesiące. Coś przeforsujecie, ma szansę te pytanie na nie zmienić się na pytanie na tak, bo tam jest as denarów jeszcze, czyli pójdziecie po spełnienie jak najbardziej tak, ale musicie zadziałać, bo to jest potrzebna siła i determinacja do tego, żeby to stworzyć. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, Paweł.